zdecydowanie ułatwia sytuację. Oczywiście to jeszcze nie jest koniec, musi być trójka po naszej stronie, ale faktycznie myślę, że ta sytuacja z pierwszego meczu i ten pozytywny wynik też mimo tej trudności w czwartym secie podziała jako dodatkowa mobilizacja. Jak blisko? Jesteśmy dwa mecze bliżej niż Rzeszów i w sumie tyle mogę powiedzieć. Jakby dalej rywalizacja jest otwarta. Jest to naprawdę niesamowite i myślę, że ten tydzień nawet dodatkowy to jest mobilizacja na 100%. Myślę, że już się trochę nauczyliśmy, jak się regenerować, nawet w podróży. Także trzeba oczyścić głowę i w niedzielę przystąpić do rywalizacji. Bardzo się cieszymy. Postanowiłyśmy z dziewczynami, że gramy właśnie dla Marleny, że pokazać jej, że jest dla nas bardzo ważna i że po prostu bez niej naprawdę będzie trudno, ale chcemy ją wspierać w tym, jakim jest teraz momencie i to było dla nas ważne. Cieszymy się, że wygrałyśmy ten mecz i że teraz trzeci mecz będziemy ponownie grać u siebie, bo to jest tak naprawdę wielka korzyść i granie u siebie bez tak długiej drogi jest najlepsze. Przegrałyśmy pierwszy set, ale to nie jest najważniejsze. Najważniejsze jest to, że trójka jest po naszej stronie, że wygrałyśmy 3-1. Faktycznie pierwszy set nie był najlepszy w naszym wykonaniu, ale najważniejsze jest to, że w drugim secie wszystkie odpaliłyśmy i pokazałyśmy naszą siatkówkę i każda dała z siebie 100%. Myślę, że bardzo blisko, ale ten najważniejszy, ten ostatni krok będzie tym najważniejszym. No na pewno zrobimy wszystko, żeby się to tak nie skończyło u trzy mecze. Na pewno dzisiaj ta porażka boli. Przede wszystkim, bo graliśmy na naszej hali i gdzieś ten atut naszych kibica, myśleliśmy, że nam pomognie. Niestety nie udało się i na pewno jutro już i pojutrze, nie wiem jaka regeneracja, albo trochę pomyśleć więcej, co i jak zrobić, żeby przynajmniej ten trzeci mecz tam spróbowali coś wyrwać więcej albo wygrać, bo nie chciałybyśmy skończyć to 3 sety, na pewno 3 mecze. Na pewno dzisiaj Chemik grał super, my mieliśmy swoje szanse. Nie byliśmy ni skupione, nie byliśmy ni wydaje mi się, ni z taką energią, że chcemy coś więcej, czy próbować do piątego. No i szkoda przede wszystkim dla mnie, tak jak patrzę na kibice, którzy dzisiaj przyszli i cieszę się bardzo. Szkoda dla nas, bo gdzieś tam ciężko jest tak w krótkim czasie się szybko i regenerować i grać i walczyć na 100%. Ale co, sport jest taki, spróbujemy wszystko, no nie ma co. Spróbujemy dać 100% tam u policami i zobaczymy co będzie.